poprzednich filmach przybliżyłem charakterystykę Xenomorfa i Królowej. W dzisiejszym materiale chcę Wam opowiedzieć o kolejnym przedstawicielu tego gatunku, czyli Facehuggerze. Zapraszam! Facehugger jest drugą fazą rozwojową obcego oraz jedną ze stadiów stanu lewarnego ksenomorfa. Istota ta, podobnie jak jajo, jest bardzo ważnym etapem w rozmnażaniu się obcej formy życia. Jest jednym z niezbędnych narzędziem do dalszego rozwoju obcego oraz do powstania dojrzałego ksenomorfa lub królowej. Facehugger dojrzewa w jaju zwanym również owomorfem, które jednocześnie ochrania przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Jedynym celem istoty jest zlokalizowanie i opanowanie żywiciela, następnie zainfekowanie go embrionem oraz utrzymanie przy życiu aż do zakończenia procesu inkubacji. Tułów mierzy do około 40 cm długości. Rozpiętość ramion wynosi około 60, a długość ogona do 90 cm. Facehugger, podobnie jak większość znanych nam stworzeń, ma budowę symetryczną. Posiada płaski tułów wyposażony w 8 kościstych odnóży, po 4 z lewej i prawej strony. Kończyny przypominają odnóża wielkiego kraba i są zakończone pazurami. Tylnia część tułowia kończy się muskularnym, giętkim i sprężystym ogonem. Facehugger potrafi sprawnie i szybko poruszać się i do tego wykonuje nawet kilkumetrowe skoki na swoją ofiarę. Do ruchu i skoków wykorzystuje długość kończyn oraz zwinność ogona. Budowa ciała wyraźnie wskazuje, iż jest on przystosowany do atakowania osobników humanoidalnych. Jednak zdarza się, że również atakuje inne gatunki, takie na przykład jak psy. Miało to miejsce na przykład w filmie Obcy 3. Długie kończyny mają skutecznie chwytać głowę niezależnie od jej rozmiarów. Ogon oplata szyję, a narządy implantacyjne atakują otwór gębowy ofiary. Kremowa barwa zewnętrznej powłoki Facehuggera, która jest zbliżona kolorem do ludzkiej skóry, wyraźnie różni się od zabarwienia jaja oraz koloru powłoki dojrzałego ksenomorfa ze wszystkich faz rozwojowego obcego. W drugiej części tułowia stworzenia znajdują się narządy inkubacyjne o barwie pomarańczowo-różowej. Organy pełnią funkcję netypowej przyssawki, za pomocą której organizm przywiera do ciała ofiary, rozwierając jej szczęki do wprowadzenia zarodka. Rurki inkubacyjne wsuwają się głęboko na okres implantacji, natomiast widać ich zarówno podczas poruszania się istoty, jak i również skoków na ofiarę. Organizm Facehuggera wypełniony jest również silnym kwasem, jaki znajduje się w ciałach dorosłych osobników. Jest to rodzaj mechanizmu ochronnego, który zwiększa szansę na skuteczne zapłodnienie ofiary. Każda próba chirurgicznego usunięcia Facehuggera powoduje bowiem wyciek kwasu i w efekcie śmierć nosiciela. Po obu bokach nasady ogona organizmu znajdują się rozciągliwe skórzone komory. Pełnią one funkcję respiratora podtrzymującego życie ofiary. Zadaniem komór jest wypełnienie płuc nieprzytomnej ofiary odfiltrowanym powietrzem. Przy rozdęciu komór zgromadzane jest powietrze z zewnętrznego otoczenia Facehuggera, po czym jest ono oczyszczane z niebezpiecznych dla nosiciela toksyn i wtłaczane do płuc poprzez skurcz komór. Nie wiadomo jednak, czy stworzenie może przetrwać w warunkach kosmicznej próżni, ale biorąc pod uwagę jego niezwykłe właściwości całego gatunku, nie można tego wykluczyć. Dojrzewanie Facehuggera zaczyna się w jaju, dzięki któremu jest chroniony przed czynnikami zewnętrznymi, przez twardą i przesiąkniętą kwasem skorupę. Wypełnione organiczną substancją jajo zapewnia również stworzeniu niezbędne do wzrostu oraz przetrwania materiały. Zazwyczaj jaja w gnieździe układane są przez robotnicę tuż przy ciele złapanej i nieuruchomionej ofiary. Facehuggerowi zostaje w takim przypadku jedynie wygrzebanie się z jaja i oddanie skoku na twarz przyszłego nosiciela. Po osiągnięciu dojrzałości Facehugger nie opuszcza jednak jaja jak w przypadku większości ziemskich gadów, lecz on wyczekuje na moment, w pobliżu znajdzie się potencjalny nosiciel. Dopiero wówczas opuszcza jajo i atakuje ofiarę, dokonując implantacji. Jedynym wyjątkiem był Facehugger, którego mogliśmy się wcielić w grze Aliens vs Predator 2 z kampanii obcego. Jeżeli sytuacja nie wymusza szybkich i gwałtownych działań, istota wydostaje się z jaja bardzo powoli. Sprawia przy tym żmudne wyrażenie swojej nieporadności i flegmatyczności. Facehugger potrafi jednak w każdej chwili zaatakować z niewiarygodną wręcz sprawnością i szybkością, nie dając praktycznie ofiarze większych szans na skuteczną reakcję obronną. Facehugger, jak sama nazwa wskazuje, atakuje twarz ofiary. Stara się przy tym wówczas objąć głowę swojego nosiciela własnymi odnóżami i zacisnąć uścisk. Giętki ogon obwija się wokół szyi i zdecydowanie zaciska się, aby całkowicie odciąć dopływ powietrza ofierze. Gwałtowny niedobór powietrza oraz szok ofiary są bowiem przyczyną niemal błyskawicznej utraty przytomności zaraz po ataku. Po utracie przytomności ofiary stworzenie luzuje nieco uścisk ogona i zaczyna dostarczać powietrze, wykorzystując organiczny przewód tlenowy i ruch komór skórnych po bokach ogona. Zaraz po ataku ofiara traci przytomność, której nie odzyskuje od 12 do 24 godzin. Czas ten może różnić się w zależności od indywidualnych cech organizmu każdej ofiary.
Najmocniejsze zaciśnięcie ogona następuje na samym początku ataku. Ofiara, czując zdecydowany ucisk na gardle, instynktownie otwiera otwór gębowy, ułatwiając dokonanie implantacji. Odpowiednie narządy inkubacyjne rozwierają wówczas szczęki ofiary. Facehugger momentalnie wpuszcza do gardzieli długie rurki inkubatora oraz przewodu tlenowego. Jeżeli facehugger ma odciętą drogę do ofiary, wówczas potrafi wydzielić substancję mocno nasyconą kwasem. Dzięki niej potrafi przepalić się przez przeszkodę stojącą mu na drodze do zapłodnienia ofiary, np. jak wieko komórki kryogenicznej czy też hełm astronauty. Inkubator umieszcza zarodek głęboko w ciele ofiary na wysokość mostka. Jest to kolejna forma larwalnej fazy obcego, ale tym zajmiemy się w kolejnym materiale. Natomiast przewód tlenowy wtłacza ofierze oczyszczone powietrze z komór skórnych facehuggera. Przewód może być wprowadzony nie tylko przez gardło, ale również przez nozdrze ofiary, co z reguły ułatwia prawidłową intubację. Istota będzie gotowa zejść z twarzy nosiciela dopiero gdy złożony w ciele ofiary obcy zarodek przeniknie przez ścianki układu pokarmowego, zagnieździ się pod płucami i zacznie się rozwijać. Gdy embrion osiągnie odpowiednią dojrzałość, twarzołap schodzi z twarzy nosiciela i niemal momentalnie umiera. Po śmierci facehuggera kwas wewnątrz ciała zostaje szybko schłonięty przez warstwę martwiczną i całkowicie zneutralizowany. Natomiast skóra zaczyna twardnieć w kontakcie z powietrzem. Ciekawą odmianą jest tak zwany królewski facehugger. Nie to różni się wyglądem od zwykłego twarzołapu. Ma wyraziście ciemniejszy kolor i jest również większy i silniejszy od zwykłego facehuggera. Posiada również cienką, półprzezroczystą błonę skórną między nadnóżami. Taki osobnik posiada cechę niespotykaną u normalnych facehuggerów. Może bowiem zapłodnić dwie ofiary naraz. Z jednego embrionu rozwinie się wówczas królowa, a z drugiego zwykły ksenomorf. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa szanse przetrwania królowej, która prawdopodobnie rozwija się wolniej niż przeciętny obcy. Na czas jej rozwoju i wzrostu królowa będzie miała zapewnioną ochronę dojrzałego już osobnika. Ciekawostką jest, że idea istnienia królewskiego facehuggera została zaproponowana w wersji reżyserskiej filmu Obcy 3 oraz niektórych komiksach. Przez wielu fanów sagi jest ona nieakceptowana. Uważa się, że na Fiorine 161 dostały się dwa facehuggery, a nie jeden, jak jest często sugerowany w wersji kinowej filmu. Jednak można odnaleźć wyciętą scenę z królewskim facehuggerem. Jak możemy wywnioskować, rola facehuggera jest istotna w cyklu rozwojowym obcych, pomimo że ich życie jest krótkie i nieskomplikowane. Jedynym ich celem jest znalezienie żywiciela dla przyszłego dorosłego osobnika. Jest to jednocześnie przerażające i ciekawe. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubuj kanał. Dzięki i na razie.